W dzisiejszym odcinku ja, Palion i Nubek zostaliśmy uwięzieni na wiosce, z której nie możemy wyjść. Mamy 15 minut na uzbrojenie się, a następnie na walkę między sobą. Wygra najsilniejszy. Okej, jesteśmy przygotowani. Słuchajcie, zaraz zaczniemy wyzwanie. Pamiętajcie, żeby nie przekraczać czerwonej linii. No i nie bijemy się, nie bijemy się. Powiem wam tak, w tych niektórych domkach są poukrywane naprawdę fajne skrzynki, więc warto je sprawdzać. Tutaj mamy miejsce do zaskoczenia, więc czy jesteście gotowi? Jazda! Jazda! Dobra, 3, 4. A, dobra, no jak się zaczął? Fal start, to jest minus diament. Sprawdzamy. Diament. No a, minus diament. Jak Nubek będziesz miał diament, to od razu. O, kurczaki! Mam książkę. Mam książkę, ale mam coś jeszcze. O, boy. Czemu wy nie sprawdzacie domków? Wy od razu poszliście na dół, ale tutaj w tych domkach są. Mam już 3 żelaza, wiecie o tym. Co? Serio? Wale. Ja myślałem, że na dole będzie wszystko. Tutaj też są domki. Właśnie w tych domkach tutaj były mega mocne rzeczy. Ale na dole w domkach też chyba coś jest, więc sprawdzajcie. Nubek, ale wal się może, nie? Okej, okay, to. Dzięki. To jest survival mode. Mamy 15 minut na przygotowanie się. Mam kuszę w ogóle. Tylko co ja z tą kuszą zrobię? Nie, Nubek, nie, no błagam, ale nie rób takich rzeczy. Dobra. 15 minut na przygotowanie się, a potem sprawdzamy swoje itemki i mamy walkę. Dobra, na wstępie przydobymy się tutaj. O, dobra. Nie ma zwierząt żadnych, tu nie ma żadnych zwierząt. Właśnie, nie ma zwierząt. A musicie ten zbierać, chleb jest w skrzynkach, wiecie o tym? Tak. Wy w ogóle jakąkolwiek skrzynkę otworzyliście, w której była jakaś rzecz? Tak? Jedną. I co tam było? Co tam miałeś? Diament, 3 węgla i żelazo. Wow! Ej, to te, to miałeś jedną z lepszych skrzynek. No nie wierzę! Co, wy w ogóle ominęliście domy, w których były skrzynie? Mam gdzie? Skoń... A ty z góry? Tak, ja cały czas sprawdzam te domy, no. No o to chodzi, że jak jesteśmy w wiosce, to tutaj są takie rzeczy. Co tam było? No były jeszcze 2 żelazka i chleb, nie? Mam 14 chleba w sumie łącznie. Ja nie mogę, jakiś deal? Jakiś deal? Deal. O ja! Ej, szczerze, to mogliście to ugrać, na przykład, bo ja na górze sprawdzałem wszystkie domeczki, więc wy mogliście w tym czasie zepsuć całe drewno i ja bym nie miał drewna, bo jakbyście zniszczyli całe, to bym nie miał co ten i musiałbym się z wami wymienić. Ale zero IQ. Zero IQ dosłownie, nie, serio. Nie mogę. No, ale czekaj. Ja w ogóle nie miałem tego w głowie. Ja pozbierałem w ogóle tyle, ile potrzebuję. Musicie wiedzieć o tym, że to nie jest to, co zawsze mamy. Czyli wiecie, te nasze wyzwania. To jest wyzwanie. Oj! Nie! Nie! Nubek! Co? Zebrał mi moje drewno. Zepsuł crafting table, w którym miałem ten. Zbieraj, panią, wszystkie drewno! No nie mam drewna, dobra! Nie mam drewna! Zbieraj drewno! Panią, szybko! A gdzie jest jeszcze jakieś drewno? Liście i drewno, panią! Gdzie jest jeszcze jakieś drewna? O, patyki! O, patyki! O, patyki! Dobra, patyki, patyki, patyki. Ja nie mogę, z dwóch drewna zrobiłem 2 przyciski! Po co ja zrobiłem, ale debil ze mnie! Nubek, co ty tutaj próbujesz osiągnąć? Nubek, co ty tutaj próbujesz osiągnąć? Nie próbuj nawet. No ty, Nubek, zabiera mi całe crafting table wszystkie. Ja no mam nie mam w ogóle crafting table'a. Nic nie zrobię teraz. Ja. Bardzo dobrze i bardzo dobrze. No nic nie skraftuję, Nubek, ty gamoniu jeden walony, śmierdzący. I bardzo dobrze, martw się teraz. Ale to muszę się z tobą wytradować, Nubek, bo... No, no ja tak, jeżeli coś dasz dobrego, to tak. No to... Co ja też mam za... dwa craftingi mam. Co chcesz, panią, za crafting? 3 żelaza. Ej, no nie, dwa żelaza. Ja jeden chcę. Dobra, to Nubek wygrywa. Nie, no błagam, dobra, to jeden, komu wolisz dać? Jeden komu? O ja! Dobra, to zrobimy tak. A może jedna osoba da mi crafting table, dostanie 1 żelaza, a druga osoba da mi 4 drewna, dostanie 1 żelaza. O. Maksymalnie mogę dać 2 żelaza, mogę to podzielić na 2, nie? Chyba, że jedna osoba się zgodzi, to wtedy dostanie 2 żelaza. 14 drewna za 2 żelaza. Co? To jest taki deal? Skąd ty masz tyle drewna? Dobra. 14 drewna. Dobra, wymieniam się. Przykro mi, Palion, no już za dużo czasu. Dobra. Ej, no ale wymiana to wymiana, to nie chodzi o to, że oszukujesz. Dawaj drewno, 14 drewna. 14 drewna. Dobra, dobra, wyszło. Okej, pyk. Umiem liczyć! Ej, no właśnie. Nubek umie liczyć. Dobra, pięknie. Ja cię kręcę! Ja cię kręcę, widzowie, ale zrąbałem, że zrobiłem ten kamienny kill off. Zrąbałem fest, nie? Zrąbałem bardzo mocno. Ja cię kręcę, ile mamy czasu?
Ile mamy czasu? No minęło 5 minut tak w sumie łącznie, więc jeszcze 10, więc na luzie powinno być. Co ja tutaj mam zrobić? Dobra, muszę zrobić... Ja się już pogubiłem, powiem wam, te pierwsze rzeczy to nie było jakieś mega dobre, żeby je od razu z bomby zdobyć. Co ja robię? Co ja robię, widzę? A, siekierkę potrzebuję. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Dobra, zbierzmy sobie. Ile wy macie drewna? 10. Zero. To jest 10. No, zero. Czemu masz zero nówek? Ja mam 5. Dałem tobie. Serio? Wszystko? O ja, no? Jaki ruch. Dobra, szanuję za odwagę. Ej no, gdzieś tutaj była woda. Gdzie wy jesteście? Co wy robicie? Kopię się w dół. Ale jeszcze, Pojan, mogę ci jeszcze coś innego dać. Mogę ci dać jedną sadzonkę za jeden żelazo. Ta, jedną sadzonkę. Spadaj, zostaw mój węgiel! Z jednej sadzonki ile możesz mieć drewna? Z jednej sadzonki... A, no tak, ale zanim to drewno wyrośnie, to już będzie koniec odcinka, więc... Takie jolo. A może skelet się zlepi. I wtedy będzie creeper. Nie, Nubo, to jest nieprawda. A, nie. Dobra, lecimy tutaj. Ja to sobie zbieram wungiel. Strzeli mi zaraz killów. Strzeli ci killów? Palionary. Strzeli mi zaraz killów, ale ja szukam to nie kopalni. Dobrze. Czemu bijesz? No, ale nie bij villagerów. Wiesz o tym, że to są ostatni villagerowie na tej wiosce. O nie. Serio? No prawdopodobnie już nie ma villagerów w tej wiosce. Po co go zabijałeś? Tako. No ale po co? Potem villagerów będziemy potrzebować na Wojanowicach i nie będzie skąd ich wziąć. Ajajajaj. Ja wycaluję. Co? Ja wycaluję. Wyczaruję, ta, no bo wyczaruję. Jezus Maria, weź. Co to za jakieś pu. Szybko wyłapał na dziób. Dobra, potrzebuję... Oh boy! Chciałem powiedzieć, potrzebuję żelaza i akurat żelazo się pode mną pojawiło. Let's go. Ej, czy ja tam widzę panią, czy ty znalazłeś kopalnię? Nie. Tak. A Nubek to jest taki lamus, on ciągle chodzi za mną. Dobrze. Ej, ja mam 3 sadzonki w sumie drewna, Nubek, więc tamto twoja dawna propozycja z drewnem przepadła właśnie w tym momencie. Dobra. O Boże. O jasna. Co wy tam macie? Ja potrzebuję na pewno dużo żelaza. Właśnie. Dobra, ja nie wiem, czy ja w sumie chcę do was iść. A może chcę, może nie. To jest tragicznie. Ojejku, to jest opuszczona kopalnia! No. O, ja się kręcę, to tutaj jest zawsze tyle żelaza. Jak to tragicznie, panie, ty tak mówisz, żeby... Kurde, żeby nie przyszli. Nubek się tu przyszedł, kurde, żeby mi podwędzić wszystko. Ale czyli w sumie nie musiałem się wymieniać za to drewno, bo tutaj było drewno. Wystarczyłoby tylko, żebym się wkopał. Dobra. Ale jazda. Ile żelazka. Ej, to będzie najmocniejszy odcinek z tych chyba wszystkich z szukania rzeczy, bo każdy będzie miał mega mocne itemki. No potem nie. Będzie po prostu walka, nie? Tylko ja będę miał mocne itemki. Będziemy... tylko ty? Jak to? Dobra, pyk. Niech on wybuchnie. Za jak mnie irytuje Nubek, nie? To jest niesamowite. Co, on ciągle za tobą łazi? No, ciągle za mną chodzi. Normalnie by go tu nie było. No. Ale spoko, mnie też by tutaj normalnie nie było, jakby nie zobaczył twojego niku, że tutaj tak szybko się porusza. A, nie mogę. Co ty do mnie idziesz? Do mnie idziesz, panie Valion, no, nie? No, gdzie mi rabujesz moją kopalnię? Gdzie jesteście? Nieważne, Nubek. Moje znalezisko. Nieważne, Nubek, gdzie jesteśmy, ważne. To jednak ważne. Gdzie? Ej, nie wiesz, to nie jest już długie. Ty, lamusie! A ciesz się, że lawę na ciebie nie wylałem. Ciesz się, no co za gramoń, no. Dobra. No ja nie mogę! Już mam dość. O kurde! Co? Nie! Co? Ja nie mogę! Żelazo było przepalone! To jest spawner! Olo! Spawner, no tak. Znacznik! O, znacznik, zabieram. O kurde! Nie ma tu nic. O kurcze! Co? Zamodowałeś mnie, ciecio mały ty. Zamodowałeś mnie, jak umierałem. Zapamiętam to sobie. Ja mam jedno serduszko. Co do mnie? Ojeju, co tam się dzieje? Wy macie jedzonko, panie? O, cię kręcę. Co tam te wszystkie creepery robią? Ja walę!
Ile ich tam jest? Ja tam nie idę, widzowie. Dobra, ja się cykam, ja tam nie idę. Pół HP. Masz pół HP? Ja przez chwilę miałem mniej niż pół HP. Ja nie wiem w sumie ile miałem HP łącznie. W pewnym momencie miałem... No mega mało, mega. Dobra. Ja wale, widzowie, co to się odwaliło. Dobra, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Okej, pyk. Pyk, pyk, szybka akcja. Zostało ten, około 5 minut zostało, więc proszę. Jak ja mam się bić z pół HP? A, nie kupiłeś właśnie, nie kupiłeś ode mnie jedzonka. A ja mam jedzonko. Chyba, że chcesz jakieś jedzonko kupić. Za coś. Zależy za co. No, no co byś mógł dać w zamian, w sumie. Ja mam jeden dit. Dobra, dam ci jedzonko nowego, okej? Okay? Dam ci, bo mam za dużo. Ja za dużo tych domków obrabowałem, wy je od razu odleliście. Palion, ty potrzebujesz jedzonko? Na razie nie. Nie? Okej, 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 nie to nie, nie to nie. Nie to nie. Prawie mnie depnął. O ja nie mogę, co tu się odwala, jaki mam krzyk, jaki kwik. Dobra, cyk, cyk. Cyk, cyk. Ja będę miał cały set będę miał. Albo nie? Żelaza. Ej, nie. Gdzie to żelazo zniknęło? A tutaj jeszcze jest, dobra. Nie wiem skąd ja mam tyle żelaza, powiem ci. Z kopalni, no tak. Z kopalni, ale potrzebuję jeszcze jeden ten. O, mieczek, dobra, mieczek mamy. Dobra, skończyło się, już więcej niestety nie mam, ale to mogę zrobić sobie jeszcze budki, więc tak też zrobimy. Dobra, prawie cały secik. Dziękuję bardzo. Gdzie wy jesteście, już na zewnątrz? Nie. Jeszcze w kopalni? Jeszcze w kopalni. No ładnie. A ile macie żelaza? Jak to wam idzie? Że zero. To znaczy, że masz najwięcej pewnie nóbek. No nie, mam jeden pół HP mam. Pół HP? A no tak, bo ty nie masz jedzonka. Jestem zamurowany i czekam na pomoc, bo pająki mnie obgadują zaraz. Gdzie ty jesteś? Okej. No co jest? Okay. Dobra. Dobra, dobra, ja walczę z dwoma creeperami na raz, nie? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak ten miecz mało zadaje, no. Jak ten miecz mało zadaje. Okej. Okay. Powiedz, kiedy jest koniec czasu. No, koniec czasu już niedługo w sumie. Czekajcie. Ja to próbuję ogarnąć. Ej! Ej! A nie, to nikogo nie jest. Dobra, koniec czasu jest za około 3 minuty. Za 3 minuty, tak. Jak będzie tutaj 16 widzowie, to kończymy. Ja już idę na górę w sumie sobie. A czemu nie? 3 minutes! Mięsko. Ale ty musisz wyjść na górę w takim razie, nubek. O. Bo nie chcę cię szukać w tych tutaj odmętach. Pyk, dobra, idę na górę. Ale super, że tutaj pamiętałem to wyjście też. Dobra. 3 minuty, więc musi 16 być koniec odcinka. Dobra, dobra, czyli na 16. No, czyli tak z 3 minuty jeszcze. No, 3 minuty. Widzowie, to jest naprawdę mocne. Mocne. Luzik? Ezik. Ło! Ezik. Okej, okej, okej. Ci! Okej, jeszcze raz. Ci! Dobra. O, nie draj, wszystkie moby teraz lecą. Co jest grane? Dobra, ja się lepiej schowam tutaj gdzieś. No, słuchajcie, widzę. O nie, to jest dziura w tym domku. Tutaj nie ma dziury. Dobra, no ja jestem gotowy. Nubek, wychodzisz na zewnątrz? Po... Wychodzę, ale jak spadnie mi na głowę coś, co lezę. Dobra. A ty, Palion? A, nie, to widzę. Jeszcze sekundę. O ja, Nubek, ty się wykopujesz chyba na tą górę. Będziesz miał długą drogę jeszcze do góry. A ty, Palion, gdzie jesteś? Próbuję wyjść. To widzowie, ja już jestem gotowy, na bitkę. Będzie oczywiście bitka robiona. Palion, a potrzebujesz może... O, mam pomysł, ty masz jednego diaksa. Nie potrzebowałbyś może jedzenia? Nie. Nie? Skąd masz tyle jedzenia niby? Mam 4 chleba jeszcze. 4 chleba? A no tak, bo ty tą skrzynię odnalazłeś. No gdzie jest to wyjście? Gdzie wy jesteście? Wy się pewnie gdzieś na górę wkopujecie. Nie, no ja właśnie, ja miałem wyjście i zgubiłem je totalnie. Dobra, 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 ja muszę się dostać na górę na pewno. Czekajcie, gdzieś tutaj. No ja nie mogę. Cyk, 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 cyk. Tylko żeby mnie żaden creeper teraz nie rozwalił, błagam. Dobra, a gdzie jest Nubek? Ty, ja widzę cię, gdzie ty Nubek kopiesz. Gdzie ty się budujesz? Tak, 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 no. Słuchajcie, minuta została. Ty się Nubek wykopujesz najwyżej, na najwyższy jakby szczyt. O, właśnie cię widzę. O! O! Prawie!
Prawie opuściłeś Nowek Czerw... Nie! Ja miałem creepera walną. Dobra, chodź tutaj na dół, zeskocz sobie do tej wody. Zabierz swoje itemki. No zeskocz do wody, masz tam na górze respa, nie? Kipel mnie zabił, na dole mam respa. Dobra, źle los, panowie. Jak to na dole respa? Ty kliknąłeś na łóżko na dole? Tak. Ja nie mogę, to teraz musisz się jakoś tutaj dostać. Zostało 30 sekund, Nubek, nie wiem, czy dasz radę? Dobra. Gdzie jest ważnik? Obiorę inną taktykę. Jaką masz taktykę? Nie wiem, ale póki co strzelam się ze skeletami. Oni we mnie. Dobra, zbiorę te itemki i ci je dam. Czekaj, o, dobra. Ale to ja ci pomagam, tak nie powinno być. Ale no walnąłem cię, a nie powinienem cię walnąć z drugiej strony. Dobra, Nubek, wyrzucam ci te itemki twoja. Wrzucam, ale ty miałeś jakieś badziewne te itemki. Co ty jeszcze miałeś w sumie? Nie wiem. Wyrzuciłem ci. O, znalazłem go. Nubek, wyrzuciłem ci. Z tej strony. Nie. Z drugiej. To, no. Tu. Nie. Odwróć tu. Się w prawo. A, widziałem. No, tutaj ci wyrzuciłem. Tu. Tak. Nie. O. Pizzowie. Dobra, Palion, jak ty nie będziesz miał jakiejś dobrej zbrojki, to to będzie najprostsze wygranie, nie? To będzie najprostsze wygranie, serio. Też gramy? Walczymy? Słuchajcie, no już można walczyć, no. Już walczymy normalnie? O kurczak, i tak można! I to jeszcze jak? O Boże. Widzę, że tam Nubek się ostro wojujesz. Nie, sorry Nubek, no szybko poszło, ale sorry. O. Nie wierzę. Co ty się odwala? Nie wierzę. Ja! Ile masz KP? Zdejmijmy to z tym tasku, kurde. Ała! Ja! Spadaj ode mnie. O! Ja nie mogę. To jest głupie. O nie. Jakby teraz jakiś zombiak się pojawił, nie? Ja miałem jeszcze ponad pół HP. A ja miałem jedno serce, ale jazda. Dobra, gratulacje. Palion wygrał ewidentnie. Ej, ale mocna to była gra, widzowie. Mocna gra. Ale jazda, widzowie. No nie spodziewałem się, że takiego obrotu sprawy. Subskrybujcie kanał i dajcie znać, czy chcecie więcej takich właśnie wyzwań. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Pu.